Kwarantanna już od początku walki z pandemią koronawirusa jest tematem, który spędza sen z powiek tysięcy Polaków. Teraz, gdy sezon urlopowy jest w pełni, rodacy udali się na zasłużone urlopy. Turyści, którzy udali się na wakacje zagraniczne, obawiają się, że powrót do kraju będzie wiązał się z obowiązkową izolacją. Rząd podjął ostateczną decyzję w tej kwestii. Kwarantanna wciąż jest tematem, który budzi duży niepokój mieszkańców naszego kraju. Rzecznik rządu Piotr Müller postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości i zabrał głos w sprawie frapującej urlopowiczów. Polityk odpowiadał na pytania dotyczące koronawirusa, które zadawał dziennikarz Telewizji Polskiej. Tematem rozmowy był rekordowy wzrost zachorowań na COVID-19 obserwowany od kilku dni. Według przedstawiciela rządu, wahania dotyczące liczby zakażonych mają swoje źródło w poluzowaniu obostrzeń rygoru sanitarnego, do którego doszło przy okazji odmrażania krajowej gospodarki. Jak pisaliśmy dziś, niektóre wytyczne wracają. Kwarantanna po urlopie zagranicznym to największa obawa Polaków. Rzecznik rządu porównał krajową sytuację epidemiologiczną do tej, która panuje w innych krajach europejskich, szczególną uwagę zwracając na Francję, Włochy i Hiszpanię. Według polityka, przyczyny, tak jak w wymienionych krajach, są oczywiste. Nie prognozuje jednak szybkiego spadku liczby zachorowań. Dwukropek niestety okazało się później, również we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, że ta liczba zakażeń rośnie i teraz trzeba podejmować działania. Myślę, że przez wiele miesięcy jeszcze niestety będziemy mieli do czynienia właśnie z takiego typu etapami, to znaczy dużych wzrostów, dużych spadków, mówił Piotr Müller. Przedstawiciel rządu został również poproszony o rozwianie wątpliwości Polaków, którzy zdecydowali się na zagraniczne wakacje i boją się, że po powrocie będą musieli odbyć dwutygodniową kwarantannę. Polityk przyznał, że takie rozwiązanie stale jest możliwe do wprowadzenia. Na ten moment nie ma jednak przesłanek, by wcielić tę decyzję w życie. Piotr Müller zaznaczył, że nie spodziewa się powrotu tego obostrzenia w najbliższych dniach. Polacy, którzy zwiedzają właśnie zagraniczne kraje, prawdopodobnie nie napotkają żadnych utrudnień po wylądowaniu na krajowych lotniskach. Rzecznik rządu nie chciałby, żeby kiedykolwiek zaistniała konieczność podjęcia takiej decyzji. Dwa. Szumowski ogłosił powrót obostrzeń. Obowiązkowe maseczki w każdym miejscu wracają do aż 19 powiatów 3. Mam nadzieję, że w ogóle nie będzie musiała być podjęta. Aczkolwiek mówimy o tym wcześniej, że takie ryzyko zawsze może istnieć, uprzedzając tym osoby, które być może chcą udać się za granicę na wycieczkę, podsumował Piotr Müller. Źródło: TVP.